Już. Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z panią Beatą Cichecką. A brawa. Które urządzenia według pani pobiera najwięcej prądu w pani mieszkaniu? Moim mieszkaniu? No więc obstaję za dwoma rzeczami. Na pewno będzie to lodówka, tym bardziej, że jest zamrażarką. Słodziarką. Zamrażarką. No, w każdym bądź razie to. No i myślę, że... Co by tu dalej? Ilość włączonych równocześnie sprzętów typu komputer, światło, znaczy to nie będzie sprzęt. Światło, komputer. Światło. I niepowyłączane przez moje dzieci wszelkiego typu ładowarki. Ładowarki, jeśli urządzenia są niepodłączone, to nie pobierają za dużo prądu. To jest około 3 zł rocznie. Ale jeszcze pralka pobiera około 20% energii. No tak, pralka, zapomniałam, bo ona chodzi na stop kolor. No więc, czy uważa pani, że płacone przez pani rachunki za prąd są odpowiednie? Jest pani z niej zadowolona? Nie, no ja nie jestem zadowolona, chyba nikt nie jest zadowolony z rachunków. Ale myślę, że jest to adekwatne do tego, co wykorzystujemy w domu, rachunek. A czy stara się pani jakoś ograniczać pobór energii? Tak, głównie przez właśnie pilnowanie, żeby nic nie było włączone, co jest zbędne, czyli wszelkiego typu światła, telewizory. A jak pani myśli, jak urządzenia uśpione, czyli że na przykład telewizor, jak się pali kontrolka, ile wtedy pobiera prądu rocznie? Ile można zaoszczędzić przy włączaniu telewizora z kontaktu? No powiedzmy, że tak około 30 zł. Około 30-40. Zależy też od telewizora. A listwy przeciwnapięciowe? No tego też się człowiek pilnuje. No nie wiem, z 15 zł? 25. Zależy też od listwy. Ile prądu pobiera jeden telefon ładowany? Przez 3 godziny, powiedzmy, średnia telefonu. 3 zł? Około 5. W zależności też od tak, na pewno. W zależności też od pojemności baterii. No ale to w takim układzie te rachunki moje by były zdecydowanie wyższe. No bo powiedzmy 4 telefony, no to nie będzie dziennie ładowany tylko jeden. Nie? Mhm. To ile będzie w miesiącu? Dużo. No. Będzie 150 zł praktycznie, nie? Ale to też zależy, bo niektóre pobierają mniej, ale chodzi nam o te najnowsze smartfony. Z dużą pojemnością baterii. No to dlatego nikt w domu nie posiada takie. Dobrze, no, czy pomoże nam pani obliczyć? Mamy w procentach podane zużycie prądu przez różne urządzenia. Mm-hmm. I powiedzmy, że rachunek wynosi 400 zł na 2 miesiące. I mamy na przykład komputer, który pobiera 2,4% energii z rachunków. To czy wie pani jak obliczyć? No ja akurat wiem jak to obliczyć. To mogłaby pani powiedzieć? Procenty mieliście już w tym roku? Mieliśmy. My wiemy, że można obliczyć przez proporcje. Można. Poda nam pani przykład? Tam było ile? 400 na 2 miesiące? Tak. Czyli 200 na miesiąc? 2,4%. No to mamy 200, to będzie 100%, x to będzie to 2,6, tak? 2,4. No 2,4. Czyli trzeba by było pobawić się w mnożenie. 200 razy ilość procentu przez 100. Tak? Mhm. To wyjdzie 9 zł. No tam coś koło tego wychodzi, bo 10% to mamy. Na pewno tak wam wyszło? Tak. Za 2 miesiące wam tak wyszło. No. Jak pani myśli, ile prądu pobiera przez rok, powiedzmy, pralka? Nie wiem. No mogłabym się uprzeć i sobie tam pokombinować w kwocie rocznej, ale ile, jaki pobór, to nie wiem. Około
300-400 zł. Aha, to w kwocie ci chodziło. Tak. To zależy też od pralki, bo niektórzy biorą mniej, a niektórzy więcej. Mhm. A czy wyciągnę na pewno jakieś wnioski z tego wywiadu? Może trzeba się więcej zastanowić, w jaki sposób pooszczędzać w domu. Dziękuję. Czy wie pani, co to jest podszczerbień? No teoretycznie wiem, na czym to polega, ale nie potrafiałbym chyba tak wyjaśnić ładnie. Da pani tutaj encyklopedyczny przykład. No to chciałbym. Podszczerbień jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. No i? Jak pani to przeniesie na praktykę? No to tutaj, skoro powiedziałam, że niedokładnie bym wam wyjaśniła, to ja bym chciała od was uzyskać informacje. Akademia przed chwilą przeczytał. No z tego co przeczytał, to nie wiadomo nic. No to są fale elektromagnetyczne niewidzialne. No i które są wykorzystywane między innymi w mikrofalówce. No między innymi. Czyli drugie pytanie już za nami, czyli gdzie jest stosowane. Czy uważa pani, czy podszczerbień jest szkodliwa? To znaczy, jeżeli jest urządzenie wykorzystywane poprawnie, czyli tak do tego i pilnowane jakieś tam przeglądy, no to myślę, że nie. Mhm. No to w takim razie czy jest pożyteczna? No na pewno pożyteczna jest w wykorzystanym urządzeniu typu mikrofalówka. A jak pan myśli, czy jedzenie codziennie rzeczy z podgrzanej mikrofalówki rzeczy może jakoś przyczynić się do jakiejś choroby? To znaczy myślę, że każdego jednego posiłku bym w tym nie przygotowywała, bo głównie używa się to faktycznie do podgrzewania. No w moim wypadku to jest głównie mleko. Ale no, powiedzmy, żeby pani tak... Gdybym miała jeść tylko posiłki z mikrofalówki? Tak, podgrzewała. No nie chciałabym. No w jakimś stopniu to by się na pewno biło na pani zdrowiu. Czy słyszała pani o terapii podszczerbienią? Bo przy rehabilitacji coś jest wykorzystywane, tak mi się wydaje. Mhm. Przy termorehabilitacji cieplem leczy się różne narządy. Czy zna pani jakieś urządzenie na podszczerbień? No ja to wszelkiego typu, jakieś czujniki, gdzie by tam najczęściej, jakieś fotokomórki, to też może być? To też jest na podczerwień? Pytam się was przy okazji. Te starsze. No tak czy nie, no bo nie wiem co mi to jest starsze. Miał podczerwień, te już nowsze nie mają. Nie mają. Co według pani jest lepsze do ogrzewania? Lampy na podszczerbień czy zwykłe grzejniki? Elektryczne. Zwykłe elektryczne? No szczerze mówiąc to nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No to jest różnie. Bo nie miałam z tym do czynienia, ani nie mam grzejnika elektrycznego, no bo... ani na podszczerbień. Taka lampa na podszczerbień pobiera około 3000 W. Ale w szybkim czasie można nagrzać pomieszczenie, a grzeń pobiera około 2000, ale potrzebuje o wiele więcej czasu, więc ekonomiczniej wyjdzie. Tak, tak robią z hotele. Niektórych na zachodzie. Na zachodzie. To dziękujemy pani za przeprowadzony wywiad. No to ja też wam bardzo dziękuję.